Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, wsłuchajmy się w słowa z dzisiejszej Ewangelii na 32. niedzielę zwykłą. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne będzie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i otoczyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Ten, który były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, tydzień temu obchodziliśmy uroczystość wszystkich świętych, a później wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada. W naszej polskiej tradycji to bardzo ważne dni, przeżywane inaczej niż w innych rejonach świata. W te dni udaliśmy się na cmentarze, stając przy grobach naszych bliskich. Modliliśmy się w ich intencji, wspominając wspólnie przeżyte z nimi dni i lata. Choć nie ma już ich pośród nas, to jednak tkwi w nas głębokie przekonanie, wiara, że nie rozpłynęli się w nicości, ale żyją. Żyją tak, jak się przyjęło mówić od chwili śmierci świętego Jana Pawła II, żyją w domu Ojca Niebieskiego. Kochani, i dobrze, że jest taki dzień, kiedy w zabieganiu tego świata, zatroskani o codzienność, stajemy przy grobach naszych bliskich nam osób i zatrzymujemy się i medytujemy nad sensem naszego własnego życia, nad rzeczywistością, której już doświadczają nasi zmarli, a która czeka każdego z nas. Wsłuchani w dzisiejszą Ewangelię, zdajemy sobie sprawę, że chce ono nam pomóc w tych medytacjach. Chce rozwiać nasze wątpliwości, ale również pytania, a jednocześnie zaprosić do dobrego przygotowania się na tę godzinę, godzinę naszego przejścia do wieczności. Mądre panny z dzisiejszej Ewangelii potrafiły zatrzymać się, poczekać na obecność Boga. Każdy z nas potrzebuje momentu zatrzymania się. Zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w pandemii koronawirusa, kiedy do końca nie wiemy, jak będzie wyglądał następny dzień, następny miesiąc, ale również jak będą wyglądały nasze święta Bożego Narodzenia. Powinniśmy się zatrzymać i zadać sobie pytanie o sens życia. Każdy z nas potrzebuje nie tylko zatrzymania się, ale także czegoś więcej. Odpoczynku w Bogu. Żeby Go nie stracić z oczu, żeby nabrać sił do życia. Pamiętajmy, kochani, to Bóg jest oliwą, która napełnia nasze lampy. To Jego moc jest paliwem, która rozpala nasze serce. Ucieczka, ciągły bieg,
brak zatrzymania się i zastanowienia się nad swoim życiem powodują, że tracimy go z naszego pola widzenia i sprawia, że oliwa wiary, nadziei i miłości w lampach naszego życia szybko się wyczerpują. Ojciec Augustyn Pelanowski w jednym ze swoich kazań powiedział takie słowa: życie jest po to, żeby je przeżyć, a nie po to, żeby się wyżyć. Mądre słowa. Kiedy tak podejdziemy do swojego życia, myślę, że nigdy nie zabraknie nam oliwy w naszych lampach, żeby wejść na weselną ucztę z Jezusem Chrystusem w niebie. Kochani, Pan Jezus również zaprasza każdego z nas na ucztę weselną. On uczynił wszystko dla naszego zbawienia, dał nam wszystko, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście. On daje nam wystarczająco wiele łask, wystarczająco wiele czasu, wystarczająco wiele talentów, abyśmy byli gotowi. Trzeba tylko jednego. Potrzeba, abyśmy dobrze te wszystkie Jego dary wykorzystali. A wtedy lampy naszego życia będą napełnione i będziemy mogli ze spokojem oczekiwać na Jego przyjście. Nieważne, o której godzinie przyjdzie, my będziemy gotowi. Kochani, módlmy się podczas dzisiejszego weekendu o dar głębokiej, żywej wiary. Módlmy się o dobre wykorzystanie wszystkich Bożych darów, którymi zostaliśmy obdarzeni. Niech Pan Jezus was wszystkich błogosławi. Szczęść Boże.